przedszkole w Studziennej, zespół szkolno-przedszkolny numer 4 w Raciborzu i pani Beata Wowrek-Lechowska, która jest wicedyrektorem tutaj, a odpowiadającym za przedszkole. Dzisiaj taki oficjalny gest ze strony Stowarzyszenia Rozwoju Dzielnicy Studzienna, aby przekazać te zabawki, które już są użytkowane w placówce. Ja panią zapytam, co te zabawki dają dzieciom? Ja widzę, że uśmiech na twarzach, ale jak one wpływają na ten proces edukacyjny w przedszkolu? Zabawa to jest jedna z podstawowych czynności, które dzieci tutaj wykonują. Przez zabawę rozwijają się, rozwijają swoje zainteresowania, swoje pasje. Także tak, zostały zakupione zabawki w postaci wielu rodzajów klocków konstrukcyjnych. Również pomyśleliśmy o dziewczynkach, są wózeczki, są akcesoria dla laleczek, są same laleczki, więc tych zabaweczek jest dużo, były gry zakupione edukacyjne, także które rozwijają zainteresowania dzieci, także tych zabawek było tak wiele. Jeszcze spytam, bo to jest wkład rodziców, mieszkańców dzielnicy Studzienna w to, żeby te dzieci mogły bawić się nowymi, bardzo takimi ładnymi, można powiedzieć, jakościowymi, no, markowymi zabawkami, więc ten wkład tej grupy rodzicielsko-mieszkalnej, tak, mieszkańców tutaj ze Studziennej, jakie to ma znaczenie, jak to wygląda na co dzień, taka współpraca tego środowiska z placówką? Znaczenie ma ogromne, bo i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna, jak i Rada Rodziców zawsze nas wspierają, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Zawsze możemy na nich liczyć, jeżeli jest jakaś potrzeba zakupu jakichś nowych rzeczy, zawsze się do nich zwracamy i nigdy nie dostajemy jakiejś odmownej decyzji. Także tak, ta współpraca jest i ona jest bardzo istotna, zawsze to powtarzam. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.